masz ramki. Podasz mi? Ramki? No na fotelu, w tyłu są ramki. Ale jak, to przecież tam są pszczółki, tak? Które ogląda, to jak chcesz mu dać? Weź swoją czapeczkę, żeby on ci jej nie zabrały. Weźmiesz czapeczkę? Dobra. Słuchajcie, to jest, co to jest za rodzina? Ta taka to super... jest ta od kolegi Tomka. Super groźna? Super groźna. Szuka matki, bo chce ją zakratować. Ale to jest pszczółka Maja, a to jest Bucia. Bucio i pszczółka Maja? Nie, nie. I tak. to są pszczoły od kolegi Tomasza. I kolega Tomasz zwątpił w te pszczoły i powiedział, że nie chce ich. Tak? No, no. A one tu całkiem mają narypane. Tu nie są takie tragiczne ramka. Jakby. Co są? Nie są takie tragiczne. No nie, a przed chwilą co było? Padał ulewa. Była burza. Musieliśmy czekać na to, zobaczcie, żeby można było tu grzebnąć. Właśnie przeszła ta chmura. Tak. Czekaliśmy chwilę. Kolega Tomasz tutaj mi je przywiózł. Tą swoją węzę sobie pozabierał. Ja tu je przetasowałem z moimi pustymi, z tym czerwiem i się odbudowały pięknie. Nie wiem już jaki czas je mam, ale właśnie szukam mateczki, żeby ją zakratować. Tak? Żeby była na dole. A nagrywałeś coś dzisiaj z kolegą Andrzejem? Nie, nie, a był kolega Andrzej. Dostał ode mnie matki, dostał tą bez skrzydeł, dostał jedną z warszawskiego, dostał mateczniki świeżo sklepione. Ciekawe jak mu to wyjdzie, czy to się uda mu to przetransportować w ogóle, tak? Czekamy na info. Czekamy na info. Tu jakiś. No chcesz się napić? Dupka, ale nie ma jajka. Penetrujemy te pszczoły. Tu jakaś dupka bardziej zrobiona, ale nie ma jajka. Tu ja bym bardzo pragnął tą matkę wrzucić na dół, tak? Sobie. Ale jeśli... Kolega Andrzej za matki dał nam kłębasę. Tak. Kłębasę dzika. Z dzika. Dostał matki. Był ze swoim synem Kubą, bo również pozdrawiamy. Tak. I co? Bardzo się spodobała koncepcja warszawskich. Nawet te mikro pszczoły zaczęły coś odbudowywać i robić już w ogóle. Więc naprawdę słuchajcie, super. Ania, super. Co ty robisz? Tak, na razie bez ściągania góry próbujemy tutaj sobie je przejrzeć. Już nie ma, bo nie ma płynu. Tak. Widzę, że nie jest źle, odbudowały te puste ramki przepięknie. Ale ci powiem, w porównaniu z takimi dzikusami prawdziwymi, to one są łagodne. Kolega Tomasz chyba spanikował tam, nie? Bydło tam... Żona go nastawiła. Żona go nastawiła. Żona go nastawiła, tak. Żona Hanka, to jej wina. Jej wina. Hania, ale prosiłam ciebie. Prosiłam? Nie, i nie rób tak, bo jak to zepsujesz, to już nie będę robił kulek. Tu już coś podlane. Ale po co to wyciągasz? Nie wiem. Na razie zostaw. Wygląda. Zrobimy płyn, to jeśli będzie. Jeśli dół nie jest jakoś załadowany specjalnie, to a raczej wątpię, to tu zadziałamy, że ją skratujemy. A jeśli dół będzie już dużo, będzie pszczoły i tam będzie coś czerw, to oscyluję, żebym, nie? Matkę ukatrupił, tak? Bo mi nie zależy na tych pszczołach tam takich. A to one są na pasiece hospicjum. Więc tutaj na hospicjum to jest kwestia bardzo jednoznaczna. Nie, Luś? Tak. Byliśmy dzisiaj też u Hanki. Słuchajcie, ona ma tam takie małe pomieszczenie. Hania! Takie, tam, gdzie Patryk robił ten dom pomenonicki. To ona ma takie... taki ma co, jakby to powiedzieć, garażek? Nie. Taką... Taki budynek z cegły. Naprawdę musisz? Budynek z cegły ma taki mały, który jest taką jakby narzędziownią. Stary taki rozsypujący się i ta glina tam między tymi cegłami też już taka rozsypująca się troszeczkę. I tam pełno, po prostu pełno pszczół samotnic różnych
różnych gatunków. Ośmia rufa różna, różna, różnista. Nawet czarne były. Tak, wszelakie, ale ile? Ale ile, aż po prostu cała chata brzęczała. Hania! Do środka wlatywały. I tam w środku miały jakieś miejscówki, że sobie tak robiły. I ten kokoniki. Te cegły były poklejone na glinę i one tą glinę, w dziurki porobione w tej glinie, po prostu jakby przy ulu takim naszym. Normalnie brzdęk taki, że szok. I to była, no taka, mówię, narzędziownia, można powiedzieć, stara, nie? Tak. Właśnie tak, narzędziownia. No dzięki, Haniu. No szukam tej matki, na tych nagórnych, bo tu jeszcze jest wiadomo. Tu do roboty. Ale mogę już przeskoczyć z jej nogą, tak? Ale o coś proszę ciebie. I taka jest przygoda z tymi pszczołami. Tam jest wieża, na pewno jest stan rojowy, na stówę. I tam będziemy robić raczej już mocniejsze argumenty. Tam będziemy dalej. Patrol, a tu jest gdzie głośniczek? Tutaj? Co jest? Nic, bo ja tak trzymam, ażeby głośniczka nie zasłaniała. Ja akurat tu mam złożone jajo. Haniu! Prosiłam o coś. Dobra. Mam tę matkę. Złapię sobie na chwilę do lokówki. I zobaczymy, co się dzieje na korpusie. Przynajmniej ją miałem, nie? Dobra, mam ją tu. Osadzimy ją na korpusie na dole. Albo tu ją odłożę na chwilę, na tej ramce. Tak po prostu. Nie? Tu jeszcze dół trzeba dołożyć pustych, dlatego już tam są puste, wyciągnięte, więc super. Tu, żeby się nie denerwowały. Haniu, mogę cię prosić? Tu jeszcze ta ramka jest dobra. Działamy ładnie. One tu też dały czadu. Pięknie. Idziemy zobaczyć, jak czerw. I to jest sens, nie? Czy to jest sens? Dawać ją pod kratę, ale uważam, że tak, tak? Na chwilę. Mogłobyś, prawda? Tu jest ramka, patrzcie. A, to jest jeszcze jego węza, bo miała czerw. Nie? I to jest. I teraz mogę weź sobie piłeczkę i się baw czymś innym, dobra? Gdzie jest piłeczka? Tutaj z tyłu. To muszę ją. No wziąć. Tu była weź taka ramka. W worku jest. Średnio odbudowana, nie? Więc ona poleci tu. Ona poleci tu. Na dół. Tak. Jeszcze. Haniu, tutaj jest. Tu tak? Jest piłeczka ta mała. Tu w worku. Bo one się już rozbudowały ładnie, tak? O dziwo. I teraz tu. Malutko. Tu jest ta miodnia. I tu miała polecieć ta z czerwiem, tak? To gdzie ona jest? Tu. Już się robią tamte niebezpieczne te pszczoły, tak? No są takie trochę jakby nadpobudliwe, ale... Jo. Którą? Ała, 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 ała. Hania. Trochę je za mocno rozłożyłem, a burza była przed chwilą, nie? No, była. Burza i wielki deszcz. A trzeba tu je trochę rozłożyć na dole, na maksa, nie? Kończymy, bo Hania nie może wyjąć piłki. Dobrze, słuchajcie, ja tu walczę, jest po burzy. Mam to do zrobienia i wierzę. Dobrze, że już tą matkę mam. No ale tutaj trzeba powkładać na maksa puste jeszcze na dół, nie? Tak, zobaczymy, jak ta wieża. One ten, na razie, chłopaki. No hej, życzę powodzenia wszystkim.